Inwestycje w nieruchomości stały się bardzo popularne, dlatego że mogą wygenerować wyższe stopy zwrotu niż rynek kapitałowy, przynajmniej jak mówimy o instrumentach bezpiecznych. I są również inwestycją bezpieczną, dlatego że rynek nieruchomości w tej chwili pozwala uzyskać stopy zwrotu na poziomie 5-6% w skali roku. Oczywiście, jeżeli liczyć to tylko i wyłącznie po przychodach i zakładając rentowność i wynajem 12-miesięczny w skali roku, jeżeli te koszty związane z wynajmem i z inwestycją tego typu zwiększymy o wymagane remonty, doposażenia i koszty związane z obsługą takiej nieruchomości, to rentowność spada do mniej więcej 3,5%, ale to i tak bardziej atrakcyjne niż lokata na 1,5 czy 2%. W wielu polskich miastach wynajem krótkoterminowy napędza spiralę związaną z cenami nieruchomości i cenami wynajmu. Chociaż generalnie ceny nieruchomości rosną szybciej niż ceny wynajmu, co obniża na przestrzeni ostatnich 4 lat tą rentowność. Ceny samych nieruchomości mieszkaniowych na przestrzeni ostatnich 3-4 lat wzrosły mniej więcej o 25-30%, natomiast ceny wynajmu nie nadążały za tym tempem wzrostu, co oznacza, że rentowność wynajmu mieszkań spadła w ostatnich 3-4 latach. Natomiast duża część tego wynajmu, o którym mówimy, to wynajem krótkoterminowy. Wynajem krótkoterminowy charakteryzuje się jeszcze wyższymi stopami zwrotu niż te 5-6%. Wiąże się z dodatkowymi kosztami obsługi, tym, że ktoś musi więcej czasu poświęcić na tego typu działalność, dlatego że to są przyjazdy kilkudniowe, tygodniowe, dwutygodniowe, szczególnie w okresie wakacyjnym w miastach turystycznych. I oczywiście, że regulacje prawne związane z rynkiem wynajmu krótkoterminowego mogą zmniejszyć tą rentowność gwałtownie i właściwie z dnia na dzień biznesplan legnie w gruzach. W tej chwili ten rynek nieruchomości jest bardzo mocno napędzany przez kredyty i przez inwestorów, którzy mają wyższą stopę zwrotu z inwestycji w nieruchomość na wynajem niż na rynku kapitałowym. Natomiast ta sytuacja może się zmienić i to już niedługo, dlatego że prawdopodobnie pod koniec tego roku albo na początku przyszłego roku stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego wzrosną i wówczas rentowność inwestycji na rynku kapitałowym w obligacji i na lokatach bankowych wzrosną i to może się zrównać z rentownością wynajmu długoterminowego w mieszkaniach.